Ale te mięśnie to skąd one by się wzięły? Z prany? Ze słońca? Tutaj myślę, że warto powiedzieć więcej na temat, w jaki sposób ciało jest budowane. Tak jak już przedtem wspomniałem, człowiek nie jest ciałem, człowiek nie jest umysłem. Ciało i to, co nazywamy ciałem człowieka i to, co nazywamy umysłem człowieka, to są jego narzędzia. Poprzez te narzędzia człowiek jako całość jest człowiekiem, manifestuje się. Ja to widzę w taki sposób, że ja, ta moc wewnętrzna, ta cząstka świadomości, która jest wszystkim, tworzy umysł, a ten umysł w swojej wyobraźni tworzy ciało. Dla mnie, jak spojrzę na człowieka i na inne rzeczy, ciało jest wytworem, jest produktem umysłu. Więc ono będzie funkcjonować idealnie tak, jak ten umysł go zaprogramuje, tak jak ten umysł go stworzy. Oczywiście człowiek nie musi być świadomy tego faktu, że część jego umysłu, zwana instynktem, buduje, tworzy, przetwarza to ciało cały czas, prawda? I teraz, czy człowiek jest świadomy tego, czy nie, ten proces zachodzi, że część umysłu człowieka, zwana instynktem, cały czas tworzy ciało, buduje. Ciało jest czymś, co jest wyobrażeniem umysłu. I teraz, jeżeli człowiek, będąc czy nie będąc inedykiem, ale łatwiej mu jest, kiedy jest inedykiem, zupełnie żyje bez jedzenia i bez picia, potrafi zapanować nad tym programem, nad tym mechanizmem. Inaczej mówiąc, potrafi w pełni przeprogramować tą część instynktu, która odpowiada za tworzenie ciała, za jego budowę i przetwarzanie, to może w dowolnym czasie zmieniać wygląd tego ciała, ponieważ ciało jest tylko czymś, co umysł sobie wyobraża. Zmieniać jego wygląd poprzez modyfikację danych i oprogramowania w instynkcie, które są odpowiedzialne za budowę, za funkcjonowanie tego ciała. Stąd też te mięśnie mogą się budować. Ktoś sobie postanowi, stworzy sobie taki obraz w swojej wyobraźni, da mu dużo emocji, czyli zacznie wizualizować i wtedy nic innego nie robiąc, albo może ćwicząc, żeby jeszcze bardziej intensywnie wizualizować, stwierdza, że to ciało się zmienia zgodnie z jego obrazem. Im bardziej człowiek ma oparcie w swojej mocy wewnętrznej, w tym, co go tworzy, w tym ja, tym większą ma moc nad budową i funkcjonowaniem swojego ciała, bo jest to tylko obraz w umyśle. Więc może zrobić się otyłym, może zrobić się muskularnym, może zrobić się herlawym, jak chce, może być wyższy, niższy, zmieniać się jak chce.